Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jest poniedziałek. Ja się chciałam tylko z wami przywitać, dlatego że muszę już wychodzić. Przed chwilą było takie słońce, a teraz słuchajcie, jest taka ogromna chmura nade mną, że ja nie wiem, jak ja w moich adidasach pojadę do pracy, dlatego że tu jutro ma być ten jeden dzień taki, gdzie ma padać deszcz ze śniegiem tutaj u nas na Pomorzu, natomiast dzisiaj miało być w miarę okej, z przelotnymi opadami. Nie wiem, czy to wróży przelotne opady, ale słuchajcie, jest po prostu masakra, także uciekam i jak wrócę z pracy, na pewno się do was jeszcze odezwę. Nie wiem, czy widzicie, jaki mam czerwony nos i palce zresztą też. Jest tak zimno. Jezus, jak się zrobiło zimno. Jutro ma być jeszcze gorzej, a w środę już ma być 13 stopni, także jakoś będę musiała jutro wytrzymać i nie pójdę w gołych kostkach, bo wiecie co, mi w nogi nie jest jakoś tak mega zimno, ale zawsze jakoś tak tutaj i obojętnie, czy mam buciory takie ciężkie, skarpety i tak dalej, jakieś grube, czy po prostu gołe kostki, mi jest zawsze tutaj zimno i mimo tego, że nie byłam wcale cienko ubrana, bo miałam tą koszulkę i na to ramoneskę, to mam taką koszulkę ACDC, ale dzisiaj taką z Bershki, co kiedyś kupiłam i muszę wam powiedzieć, że normalnie zmarzłam. Włączyłyśmy w pracy kaloryfer, bo po prostu było tak zimno, jak się siedziało. W ogóle chcę powiedzieć wam, że dzisiaj jest mój drugi dzień bez pieczywa. Postanowiłam sobie zrobić taki detoks 5 dni. Chciałam to zrobić bez słodyczy, ale nie wychodzi mi, słuchajcie. Zacznę może, znaczy zacznę, nie zacznę. Po prostu to jest takie małe wyzwanie dla mnie, żeby wytrzymać do piątku. Wczoraj już nie jadłam cały dzień, wczoraj była niedziela, pieczywa, dzisiaj też nie. I to jest takie dziwne, bo ja ogólnie bardzo lubię pieczywo, ale jak na przykład jem, no, dam wam przykład serdelkę, to zawsze jadłam ją z jakąś bułką albo chlebem, a jak wczoraj zjadłam na przykład bez i dzisiaj zjadam bez, to jakoś tak nie wyobrażam sobie zjeść ją z chlebem, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, po prostu takie dziwne. No chyba od pieczywa można się odzwyczaić, jak od wszystkiego zresztą, natomiast nałogi są straszne i człowiek musi walczyć z tym, jak oczywiście chce z tym walczyć, no to musi wziąć się w garść i, bo u mnie to wiecie co, to nawet nie jest problem taki, żeby nie jeść, nie wiem, pieczywa i słodyczy. Może i bym dała radę, w sensie takim, że jakoś bym miała tą silną wolę, żeby nie jeść, tylko problem jest z tym, że ja nie wiem, co mam jeść w zamian, dlatego że ja ogólnie jem bardzo mało skomplikowanie, a dodatkowo wielu rzeczy nie mogę jeść, więc to jest problem, bo pewnie jakbym sobie zastąpiła te rzeczy jakimiś innymi, którymi można zastąpić, żeby na przykład nie miałeś takiego oparcia na słodycze, to ja niestety nie jestem w stanie nic ciekawego wymyśleć, co bym mogła za to jeść, także zobaczymy, czy wytrzymam 5 dni. Dzisiaj jest poniedziałek, czyli będę oglądała Odwróconych, będę oglądała też Gogglebox, nie wiem, co tam jeszcze leci, ale jest dopiero 16:50, ja w sumie już 20 minut jestem w domu, ale jeszcze się nie przebrałam, bo coś tam robiłam, muszę pranie ściągnąć, bo mam w domu suszarkę, wystawię na balkon, żeby nie gromadziły, znaczy, żeby nieco, nie zostawiała mi tam lustra, bo może wam jakiś outfit jutro pokażę, zobaczymy, ale jakoś tak głodna jestem. Jadłam sałatkę taką w pracy, słuchajcie, zrobiłam sobie miks sałat, kupiłam z burakiem takim ugotowanym i z serem pleśniowym i taki sos zrobiłam musztardowo-miodowy, polałam to i niby takie nic, a najadłam się tym, bo jadłam to już w sumie kilka godzin wcześniej, 4 godziny i byłam coraz najedzona, dopiero teraz przed chwilą tak poczułam taki głód, dlatego że żułam gumę, też nie wiem, po co żuję gumę, ja nie powinnam żuć gumę, bo ze względu choćby na moje zęby, ale czasami po prostu jakoś tak mam ochotę, ale ona powoduje, że właśnie burczę mi brzuchu, jestem wtedy głodna, także idę sobie na pewno zrobić jakąś gorącą herbatę, wezmę sobie tradycyjnie prysznic, ale mam nohę czerwony. Jak na mrozie stała. No, także idę i coś sobie pewnie obejrzę w telewizji włączę, chwilę posiedzę i zobaczę, co będę robiła. Mam parę rzeczy do zrobienia, ale nie wiem, czy mi się chce, także zobaczymy. Będę się z wami jeszcze łączyła, jak nie później, to tradycyjnie jutro rano. Cześć, witajcie we wtorek rano. Ja zaraz będę wychodziła, w zasadzie mam jakieś 5 minut może i postanowiłam, że pomaluję sobie usta. Chciałam wam pokazać strój dnia, ale co tu pokazywać, jak ja w golfie jestem. Słuchajcie, wstałam i były białe samochody. O, już dzwoni telefon, zobaczcie, nawet nie mam 5 minut, chociaż sobie szybko usta pomaluję, bo jestem tak na ciemno ubrana. Chociaż jakiś akcent kolorystyczny. Oprócz paznokci oczywiście. Mam ochotę na ten kolor, dlatego że jest ładny i bardzo komfortowy. To jest ten AA Wings of Color w numerze... numerze... 05. Trochę sobie pomaluję te usta. O kurde, wyjechałam sobie. To jest taki typowy dzienny kolor. Muszę wam powiedzieć, że przez to, że pogoda się zmienia i znowu jest tak zimno, jutro też ma padać i ma być brzydko, kurde, myślałam, że będzie ładnie. Miało być ładnie, to się zmieniło w tej pogodzie. To wkurza mnie to, bo ja znowu jestem taka przymulona, już miałam tyle energii ostatnio i byłam taka w ogóle, wiecie, biegałam, latałam, tańczyłam, skakałam, a teraz znowu taka jestem, rano wstać mi się nie chce. Jednak
Jak jest inna pogoda, to człowiek ma więcej energii. O, patrz, jaki to jest dzienny kolor. Bardzo ładnie wygląda. Także, no tak będę. Tak będę dzisiaj szła do pracy. Mam tylko delikatnie przyciemnione załamanie, ale to bronzerem tak przejechałam i trochę taką kreskę tutaj na końcu namalowałam, żeby pogrubić te rzęsy. I to jest w zasadzie wszystko. Ciemny sweter, ciemne spodnie, także taki standardowy strój. Muszę pochować kosmetyki, bo tu wszystkie leżą, a potem jak ja przychodzę z pracy, to słuchajcie, zapominam ich pochować i frania mi nosem je zrzuca. Także, żeby uniknąć wypadku i denerwowania się na to zwierzę, to lepiej to od razu pochowam, sorry, zniknęłam z kadru. Muszę to od razu pochować. No i tyle. Po pracy dzisiaj chyba będę wychodziła, także nie wiem, czy uda mi się coś nagrać. Jeżeli zdążę i będę miała jeszcze chwilę, to może, nie wiem, bo będę się na pewno przebierała, to może wtedy Wam pokażę jakiś strój dnia, a jak nie, to pewnie dopiero będę się łączyła z Wami jutro rano. Zobaczymy. Jakby co? Do później. Boże, a futrzaczek jak tu siedzi. Co, maluszku? No co ty tak tu siedzisz koło misia swojego? No co, malutka? Chcesz jedzonka troszeczkę, tak? Co, pokaż? Chcesz jedzonka? No zaraz ci damy. I to mój palec, to mój palec. Zaraz dostaniesz jedzonka, Franunia. Tak, moja kochana. Włoski sterczą, grzywa sterczy Alfikowi. Tak, zaraz dostaniesz jedzonko. Cześć, witajcie w środę rano. Muszę Wam powiedzieć, że miałam taką straszną noc, że po prostu, o mój Boże, zasnęłam przed telewizorem o 8, miałam w planie obejrzeć trochę Big Brothera i trochę obejrzałam, ale no niestety nie było to nic ciekawego. Po prostu ja go planuję oglądać od początku, kiedy zaczął się ten sezon i jakoś się nie składa, nie chce mi się, a co zobaczę jakiś urywek, on jest tak mało zachęcający, po prostu ci ludzie są tak tam wynudzeni. Jak można zamknąć ludzi uzależnionych od komputera, od internetu, od telefonów w domu, gdzie oni nie mają innych pomysłów, bo co oni mają tam robić? Oni też się nie znają i to już nie jest to samo, co było 20 lat temu. Nie wiem, chyba spodziewałam się, że jednak będzie lepiej, a nie jest, więc przysnęłam na tym Big Brotherze i o 20 chyba pierwszej z hakiem przeniosłam się tutaj na łóżko. I słuchajcie, myślałam, że mój organizm po prostu potrzebuje snu, dlatego tak szybko zasnęłam i poddałam się temu. Niestety, o, telefon dzwoni, niestety, słuchajcie, obudziłam się o 23 i już nie zasnęłam. To było coś strasznego, słuchajcie, tak się męczyłam dzisiaj w nocy do rana. Zasypiałam tak na chwilę, obudziłam się i o 3:29, jak się obudziłam, tak już, słuchajcie, nie zasnęłam, także tragedia. Ja nie wiem, jak ja dzisiejszy dzień wytrzymam, a jeszcze przyjdę z pracy i będę musiała dosłownie po pół godziny wyjść do Biedronki, do dentysty, a jak przyjdę, będę musiała odkurzyć i paznokcie pomalować, bo już mam, słuchajcie, piąty dzień czerwony lakier. I właśnie, ja Wam, słuchajcie, ciągle ględzę o tym top coacie z Lovely i Wy bardzo często mnie o niego pytacie, to ja Wam może jeszcze raz pokażę, bo no bo pewnie nie każdy oglądał ten pierwszy filmik, kiedy go pokazywałam. On tak wygląda. On kosztuje 5 chyba 50, jak się nie mylę. I słuchajcie, no 5 dni lakier, wydajecie wiarę, to jest niesamowite po prostu. Także polecam Wam. To jest moje odkrycie ostatnich tygodni i mój ulubieniec ostatnich tygodni. Jest po prostu rewelacyjny, także nie wiem, czy któraś z Was kupiła. Pytałyście mnie o niego, więc nie wiem, czy któraś z Was kupiła i czy też jesteście tak zadowolone. Jeżeli macie go, to piszcie w komentarzach. Może też zasugerujecie innym osobom, czy warto go kupić, czy nie. Bo też zdaję sobie sprawę, że to też pewnie zależy od lakieru, od paznokci, od wielu czynników. Więc no nie wiem, no u mnie się sprawdza genialnie. Także dobra, muszę wypić wodę. Telefon dzwonił, a jeszcze Franusi, słuchajcie, marchewki nie obrałam. Także lecę i do zobaczenia na pewno, jak wrócę z pracy. Właśnie wróciłam z pracy, słuchajcie, wyglądam jak jakiś Chopin w ogóle, mam tak rozwiane włosy, dlatego że jest taki wiatr, nie szłam jakoś nie wiadomo ile, bo wysiadłam z samochodu i z pracy tyle co przyszłam do samochodu, ale słuchajcie, po prostu dziwnie jakoś tak, ludzie chodzą cienko ubrani, ale nie jest ciepło. W każdym razie przyszedł czas, żeby odpowiedzieć na jakieś Wasze znowu pytania, które gdzieś tam zadajecie w komentarzach, które się gdzieś tam powtarzają. I zacznę może od pytania odnośnie tatuaży, bo też dużo dostaję zapytań, czy one coś oznaczają i tak dalej w ogóle, no pytacie ogólnie, czy to boli, czy bym sobie jeszcze zrobiła tatuaże, czy starczy mi to, co mam. I słuchajcie, powiem Wam tak, moje tatuaże, ja sobie najpierw zrobiłam na nodze, w zasadzie to była stopa i łydka, zrobiłam sobie kilka gwiazdek i tutaj na karku zrobiłam sobie gwiazdkę. To było, nie wiem, który to był rok, 2007, no dawno temu, byłam jeszcze wtedy młoda i bardzo chciałam mieć tatuaże. Mieliśmy takiego kolegę, nazwijmy to tak, w Kościerzynie,
no kolegę może dużo powiedziane, ale takiego znajomego, który tam robił. On był kiedyś w ogóle w rozmowach w toku, on był taki dość znany tatuażystą, on w ogóle wyjechał teraz za granicę i tam robi karierę. I zrobiłam sobie te gwiazdki i powiem wam, że po jakimś czasie, nie wiem ile lat minęło, stwierdziłam, że te gwiazdki na nodze nie są takimi gwiazdkami, jakie bym chciała mieć. I zapisałam się do takiego tatuażysty w Gdańsku, we Wrzeszczu, który miał mi trochę tam poprzerabiać tą nogę. I niestety, słuchajcie, z tego małego tatuażu, który miałam, zrobił się wielki na całą łydkę. I to nie jest tak, że ja żałuję, bo ja lubię tatuaże. Ja jakbym w sumie teraz, już z perspektywy czasu i z racji tego, że już mam te tatuaże, to chciałabym mieć, mi się podobają tatuaże, w sensie takim, że wolałabym mieć na przykład jeszcze większy teraz na nodze niż to, co mam, ale z drugiej strony musicie pamiętać, że jak zrobicie jeden tatuaż, to będzie was ciągnęło, żeby zrobić kolejne, więc to warto przemyśleć, dlatego że mi raczej te tatuaże, ja na nie nie zwracam uwagi jakiejś specjalnej na co dzień, natomiast jakbym miała wybór i nie miałabym żadnego, to bym po prostu nie zrobiła. Natomiast jak już mam, to wolałabym zrobić coś jeszcze innego, no bo to tak działa, słuchajcie, i niestety ja zawsze tu mówię każdej osobie, która się mnie pyta o tatuaże, że to warto przemyśleć, bo na jednym się raczej nie skończy. Potem pojechałam i zrobiłam sobie tutaj, często widzicie w filmikach, mam taki napis. To są słowa piosenki Depeche Mode, bo to był 2010 rok, czy tam 11, i ja wtedy zaczęło się moje szaleństwo, jeżeli chodzi o Depeche Mode. Ja ich zawsze lubiłam, ale wtedy zaczęłam jeździć na zloty, na koncerty i tak dalej. I stwierdziłam, że chcę mieć coś związanego z Depeche Mode. I wytatuowałam sobie słowa piosenki Personal Jesus tutaj. I minęło chyba 2 lata i pojechałam do jakiegoś tam jeszcze innego tatuażysty, tak krążyłam sobie po różnych i chciałam sobie tutaj zrobić napis DM. Oni wydali taką jedną płytę i ten napis DM był z takich trójkątów, taki trójkąt przewrócony, który był D, miał wyglądać jak D, znaczy on wygląda jak D i potem 2 takie trójkąty jako M. I mi się to strasznie podobało. I tak pomyślałam, że jak tutaj sobie taki tatuaż zrobię, to on będzie taki subtelny i będzie mi się pewnie podobał. No i będę go zawsze miała, wiecie, blisko. Będę patrzała i będę widziała Depeche Mode. Natomiast jak pojechałam do tego tatuażysty, to on mi powiedział, że moja ręka to jest tak chuda i zobaczcie, mam tutaj taki żyły Ignati i w ogóle to tak dziwnie wygląda, że niestety stwierdził, że to będzie głupio wyglądało ten DM, bo to by były takie 3 trójkąty. One będą źle wyglądały, zresztą tu wszystko u mnie będzie źle wyglądało, bo ja mam tu za chudą rękę. I wtedy właśnie zrobiłam sobie ten krzyż. To też jest poniekąd związane z Depeche Mode, bo oni też mają tam krzyże i tak dalej. Natomiast lubię go. Też często mnie ktoś pyta, czemu on jest do góry nogami. On nie jest do góry nogami. Jak ja mam rękę na dół, no to on jest do góry nogami, ale jak tak wezmę, to jest normalnie. Więc no nie da się w tym miejscu zrobić inaczej, no bo jak? Wiadomo, że jak tak macie rękę, to jest inaczej, jak macie na dół rękę, też jest inaczej. Więc potem zrobiłam sobie ten krzyżyk i to jest wszystko. Ja mam 4 tatuaże. I gdzieś tam chciałam taką ładną różę sobie tutaj zrobić, ale wiecie co, no walczę sama ze sobą, dlatego że no mówię, z jednej strony głowy mam to, że no lepiej te tatuaże nie robić jak nie trzeba, nie ma się aż takiego ciśnienia albo konkretnego jakiegoś powodu, żeby go zrobić, bo tatuaże są fajne jak macie blizny jakieś, to można zakryć, można coś ukryć, ale tak sobie robić, żeby tylko robić, nie wiem, nie do końca jestem przekonana. Ceny też są różne, także tutaj też wam o cenach nie powiem, bo najmniejszy tatuaż chyba ten kosztował 100, natomiast noga kosztowała 500, no ceny są przeróżne. Czy boli? Też zależy od bólu, tak jak depilacja laserowa. Łydki ogólnie bolą, zawsze mi każdy tatuażysta mówił, że dziwi się, że mam taki duży tatuaż na nodze, bo łydki są ogólnie wrażliwym miejscem u kobiet i kobiety rzadko robią tatuaże na łydkach. Natomiast to zależy tutaj już od was, jaki macie próg bólu i tak dalej. Mnie tutaj trochę bolało, tutaj jest taka cienka skóra. Tutaj dalej jak mi robi, to mnie nie bolało. Tu też mnie w ogóle nie bolało. A kark to już tam w ogóle nawet nie pamiętam, ale nie czułam do jakiegoś wielkiego bólu. Także ja nie zachęcam. Także wy musicie sami podjąć decyzję. Macie taką potrzebę, czujecie taką potrzebę, to róbcie. Ale miejcie na uwadze to, że na jednym się nie skończy. Druga rzecz to włosy. Też często dostaję zapytania, a raczej zapytania, komentarze, że chciałybyście rozjaśnić włosy, ale nie wiecie, boicie się, że wam się włosy zniszczą i tak dalej. To powiem wam tak, ja całe życie farbuję włosy. Słuchajcie, ile ja razy kolory zmieniałam, raz jasne, raz ciemne, to jest najgorsze, co można robić, raz jak ma się jasne, raz ciemne włosy, dlatego że ja, jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja robię takie dość ekstremalne zmiany. Miałam prawie białe w zeszłym roku, bo naprawdę one były momentami mega jasne, a potem robiłam mega ciemne, naprawdę przeskok o kilkanaście tonów, więc to nie jest dobre dla włosów i ja mam tego świadomość, ale ja to lubię, ja lubię zmieniać włosy i jeżeli chodzi o was, jeżeli macie
grube, ładne włosy, niezniszczone, nie kombinowałyście przez ostatnie 10 lat tak jak ja z włosami, to myślę, że takie jedno rozjaśnienie, ono wam nie zniszczy jakoś specjalnie włosów. Jeżeli też pójdziecie oczywiście do dobrego fryzjera, bo to też jest ważne, co innego jak same będziecie kombinować. Ja w ogóle takich zabiegów nie polecam w domu. Można jak się znacie, jeżeli się nie znacie, to chyba nie róbcie, bo to jest trochę tak, wyjdzie wam coś, czego nie chciałybyście, żeby wam wyszło, i potem trzeba to poprawiać, kombinować, znowu rozjaśniać albo przyciemniać i znowu kłaść farby na tą głowę, to już lepiej iść raz do fryzjera zapłacić i wtedy ewentualnie te włosy pochodzić z nich i zobaczyć, czy wam się takie podobają, czy nie. Ja teraz na przykład po pół roku niefarbowania na jasny kolor, bo miałam te ciemne od sierpnia, to słuchajcie, moje włosy tak odżyły, one były w tak dobrym stanie, wystarczyło jedno farbowanie i jedno rozjaśnienie, i to nie jest tak, że one nie wiadomo, one mają takie gorsze dni, kiedy ja się mega wkurzam na te włosy i wtedy bardzo żałuję, natomiast jakbym teraz miała jeszcze raz to zrobić, to bym pewnie tego nie zrobiła, bo ja nawet nie wiem, czy ja się dobrze w tym czuję. Ja przez bardzo długi czas chodziłam w jasnych włosach, bo chyba z 7 lat, i jakoś nie miałam ochoty wtedy przyciemnić tak drastycznie, jak zrobiłam to w zeszłym roku w sierpniu, ale powiem wam, że blondy są bardzo wymagające, ciemne włosy takie nie są, dlatego że blondy często po farbowaniu, po krótkim czasie, oczywiście to też zależy, jak macie farbowane i przez ile lat robicie na blond, jeżeli robicie jakieś pasemkami czy coś, no to to jest inna sprawa, ale jeżeli robicie całą głowę, to niestety, ale te blondy szybko się robią brzydkie i to się wiąże z tym, że musicie dość często te włosy poprawiać. Przy ciemnych włosach nie ma tego problemu, bo zrobicie raz, potem ewentualnie odrosty, za 3 miesiące możecie odświeżyć sobie kolor i to jest w zasadzie wszystko. Te włosy zdecydowanie lepiej wyglądają i jeżeli ktoś ma naturalne jasne i sobie na przykład delikatnie jeszcze pojaśnia te włosy, no to okej, pewnie, ale jeżeli macie tak jak ja mega ciemne, za chwilę chcecie jasne, za chwilę znowu chcecie ciemne, to też to przemyślcie, bo no szkoda tych włosów. Ja widzę, że mam dużo mniej włosów niż miałam, no bo czuję po prostu jak myję, czy jak robię kitę, czy cokolwiek, natomiast na szczęście one jeszcze na tyle dobrze wyglądają, że jak teraz je przyciemnię, to już słuchajcie, żaden diabeł mnie nie skusi, żebym je znowu rozjaśniła, bo nie wiem, nie czuję się. No przez 7 lat chodziłam, a teraz po prostu w tych włosach się nie czuję, także nie doradzę wam. Musicie same ocenić stan swoich włosów i zadecydować, czy potrzebna wam jest taka zmiana, czy koniecznie chcecie, czy to jest jakieś chwilowe. Ja wiem, że człowiek jest tylko po prostu człowiekiem i potrzebuje czasami zmian, chce coś innego zrobić w życiu, ale trochę szkoda tych włosów. Jednak włosy to jest taka wizytówka człowieka. Jak ma się brzydkie włosy czy pazury, no to takie jest, nie? No nie wiem, co wam tutaj doradzić. A trzecia rzecz to jest coś ode mnie. I trzecią rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, jak widzicie, inaczej wyglądam, dlatego że wczoraj skończyła mi się karta, a ja biegłam do dentysty i już nie zdążyłam wam nic dograć, więc mówię tak, powiem wam tak pokrótce dzisiaj. Chodzi mi o zakupy i to jest coś ode mnie dla was, po prostu takie przesłanie, nie wiem. Mam nadzieję, że macie świadomość tego, że jak ja wam pokazuję zakupy, a dość dużo wam pokazuję zakupów ubraniowych szczególnie, no bo kto nie lubi sobie czegoś kupić, ale też pokazuję wam, że oddaję, mówię wam o tym, że wiele rzeczy oddaję i mam nadzieję, że wiecie o tym, że te filmiki nie są po to, żeby was zachęcić do zakupów. Ja nikogo nie zachęcam do zakupów, żebyście wydawały niepotrzebnie kasę. Bardziej te filmiki mają na celu wam pomóc, jeżeli akurat szukacie czegoś konkretnego, nie możecie znaleźć, to takim filmikiem chcę wam pomóc, że mówię wam, gdzie można coś kupić, czy to jest dobrej jakości, czy warte zakupu, czy nie. Oczywiście nie musicie się sugerować tylko mną, jest cały YouTube jest pełen różnych dziewczyn, które mówią o najróżniejszych rzeczach. Natomiast taki jest cel moich filmików zakupowych, więc mam nadzieję, że wy macie dystans do tego wszystkiego, bo ja sama nie zbieram rzeczy, wy dobrze o tym wiecie, nieraz wam pokazuję moją szafę, ile mam rzeczy z kosmetyków, ja mam świadomość, że i tak mam wszystkiego za dużo, natomiast nie jest tak, że ja co miesiąc kupuję furę lumpów i wszystko leży u mnie i a niech sobie leży, bo ja mam za dużo pieniędzy, to nawet jak nie założę, to niech sobie poleży, może kiedyś założę. Nie, ja tak nie robię. Ja tak jak ostatnio z tymi spodniami z Mojito, tymi jeansami wam mówiłam, że są piękne, naprawdę one mi się bardzo podobały, były dobrze zrobione. Wydaje mi się, że naprawdę warte 119 zł, ale co z tego, że one były fajne, jak ja ich nie potrzebuję. I tak powinniśmy, słuchajcie, podchodzić do wszystkiego, tak samo kupowanie kosmetyków. Promocja promocją, słuchajcie, ciągle jest promocja, nie ma sensu moim zdaniem, ale to każdy jest inny, magazynować tych wszystkich kosmetyków, tym bardziej, że co chwilę pojawia się coś nowego, więc po co zagracać sobie dom, miejsce w łazience jakimiś rzeczami, które po prostu możemy i za chwilę kupić też w promocji w Rossmanie czy tam gdziekolwiek, także tak chciałam wam tylko powiedzieć, żebyście
żebyście też tak ślepo nie patrzały na tego YouTube'a i bardziej traktowały te filmiki jako coś, co ma pomóc, niż coś, co ma was zachęcać do kupowania. Także taka myśl z wczoraj w zasadzie, chciałam powiedzieć z rana, ale nie, ona jest z wczoraj. Już jak słyszałyście, nie wiem czy słyszałyście, dzwonił telefon, więc ja się muszę ubierać. Dzisiaj mam tą kurtkę z Zary, co kupowałam na wyprzedażach, zieloną. Paznokci nie zmyłam, dlatego że wiecie co? Czyli tak się uśmiałam u dentystki, jeszcze oprócz tego, że zrobiła mi zęba, to jeszcze kamień mi wyczyściła, bo miała więcej czasu. Ja słuchajcie, uwielbiam moją dentystkę, my po prostu znamy się prawie 20 lat, ja do niej chodzę i naprawdę uwielbiam te wizyty tam. Więc naśmiałyśmy się i przyszłam i słuchajcie, jakoś tak byłam, miałam takiego lenia, że stwierdziłam, że nie zmywam tych paznokci. Tym bardziej, że słuchajcie, mam je szósty dzień? Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Szósty dzień i zobaczcie, to nawet nie jest odpryśnięte. Po prostu ja nie lubię, jak już jest lakier tyle na paznokciach, bo już... No tak wiecie, on nie wygląda już tak świeżo, natomiast słuchajcie, on nie ma żadnych odprysków ani nic, więc jak najbardziej mogę go jeszcze nosić i ponoszę. I wiecie co zrobię? Jeszcze jutro go będę miała. Dopiero w sobotę sobie pomaluję jakimś innym lakierem, bo będę pewnie dziś jechała do pubu. A jeszcze słuchajcie jedno, wczoraj zamówiłam lampy. Jak patrzyłam na moje zdjęcia na Instagramie, tak mnie wkurza ta żarówka, która tam wisi w dużym pokoju, że w końcu zdecydowałam się na lampy i kupiłam tu do pokoju i tam właśnie do dużego i do kuchni. Nie kupiłam do przedpokoju, dlatego że nie wiem, jaką bym chciała mieć w przedpokoju i w łazience. O, właśnie, tych dwóch mi jeszcze brakuje. Mam nadzieję, że to co przyjdzie, a chyba przyjdą te lampy jutro, zamówiłam z Castoramy, mam nadzieję, że będą ok i mam nadzieję, że mój tata mi zawiesi je w sobotę. Jeśli będą ok, to bym wam pokazała, ale to już pewnie w kolejnym vlogu. Natomiast, Jezu, po 3 latach dorobiłam się lamp. Oby jeszcze były dobre. Także słuchajcie, uciekam i na pewno się jeszcze z wami połączę, jak wrócę z pracy. Ja właśnie wróciłam z pracy i pomyślałam sobie, że od razu wam opowiem trochę o tych butach, dlatego że idzie wiosna, pewnie część z was będzie szukała jakichś butów sportowych i jak wiecie, ja je kupowałam już chyba w styczniu. W styczniu? Nie, co ja mówię, ja je kupiłam w zeszłym roku jakoś i nie nosiłam ich, dlatego że no było zimno, była zima. I dopiero zaczęłam, one przeleżały chyba 2 miesiące czy 3 i ja zaczęłam je nosić już no ponad miesiąc temu, jak były takie cieplejsze dni, to już wtedy je nosiłam w lutym. Potem w marcu zaczęłam je nosić już bardziej intensywnie, jak wiecie, bo ja lubię gołe kostki. I teraz tak, ja te buty kupiłam na stronie eastend.pl. Ja tam kupuję większość butów. Ogólnie oni często mają promocje, tam są jakieś punkty zniżkowe, możecie sobie te ceny obniżać tych butów. Natomiast jak zostają im pojedyncze pary, to faktycznie, słuchajcie, to bardzo się opłaca u nich kupować, dlatego że ja zapłaciłam za nie 200 zł, a normalnie kosztują 399, czyli zapłaciłam jakby pół ceny, dlatego że był tylko jeden rozmiar 41, no i jakieś tam większe, bo to są takie damsko-męskie buty, więc on, ich, w nich nie ma podziału na damskie i na męskie, tylko jest jedna rozmiarówka tam od 30, nie wiem, 6 do 40 chyba 6, jakoś tak. I naczytałam się trochę o tych butach i wiedziałam, że muszę wziąć większe. I stwierdziłam, że skoro został 41, to wezmę, przymierzę i zobaczę. I tak jak mówię, przymierzałam, jak kupiłam je, to była jesień, przymierzałam je kilka razy, jak one do mnie przyszły i miałam wrażenie, że one są takie na styk, co mnie zdziwiło, dlatego że no to jest w końcu 41, ja noszę 40. I co zauważyłam, to to, że one są dość tutaj szerokie i muszę dość mocno mieć, zobaczcie, związane te sznurówki, żeby one mi się trzymały na stopie, natomiast na długość ja czułam po prostu palec w nich i latem też jest inaczej, jak kupujecie buty, bo ta noga jest spuchnięta i wtedy faktycznie ten but zawsze no, inaczej leży na stopie. Natomiast jesienią, kiedy ta noga jest taka, wiecie, normalna, to i tak byłam w szoku, że jest tak od brzegu do brzegu mam po prostu stopę w tym bucie. Ale nic, zostawiłam je i słuchajcie, zaczęłam w nie chodzić i teraz po tym takim, no dajmy na to miesiącu użytkowania takiego w miarę intensywnego, mogę już coś o nich powiedzieć. I co jest ciekawe, to to, że ja jakiś czas temu wsadziłam do nich wkładkę dodatkową, żeby ta noga się po prostu lepiej trzymała, żeby nie było w nich tak luźno mi, ale cały czas gdzieś tam ten palec czułam. Wyobraźcie sobie, że teraz, jak już minął ten miesiąc, mam wrażenie, że ja wziąłam za duże te buty. One się jakoś tak rozeszły, że one mi chlapią wręcz. I trochę mnie obciera prawa stopa, mimo tego, że one są mega wygodne, bardzo dobrze się w nich chodzi, one do wszystkiego pasują, są naprawdę fajne. To są Nike Cortez w ogóle, jakby ktoś nie wiedział, bo nie wiem, na ile tam się orientujecie w tych butach. To po prostu mam wrażenie, że one są za duże. I to jest dziwne, bo ja mam też te Adidasy Superstary, jeszcze w nich nie chodziłam, a w nich wzięłam rozmiar 42/3. Też nie wiedziałam, jaki wziąć, bo też były sugerowane rozmiary o rozmiar większe. Pamiętajcie, że w Superstarach jest rozmiarówka chyba dziecięca i właśnie potem ta unisex. I właśnie jak kupujecie do rozmiaru chyba 39, to możecie trafić na
na te unisex, a może trafi na dziecięce. Tam się czymś one różnią chyba w symbolu, bo tam jakieś pani mi tłumaczyła w jakimś sportowym sklepie, jak byłam z Kamilą. I właśnie te dziecięce, one mają tą rozmiarówkę standardową, a nawet wiem, że dziewczyny brały mniejsze niż noszą zazwyczaj. Natomiast już z tych standardowych uniseksów były polecane większe, żeby brać. I ja wtedy, jak przymierzałam w sklepie 42 trzecie, to ja mówiłam tej pani: Jezus, mnie tak boli po prostu stopa w nich, palec, że ja nie wiem, czy ja w nich dam radę chodzić. No ale zamówiłam ostatecznie w innym sklepie właśnie 42 trzecie. I jestem ciekawa, jak w nich się będzie chodziło, dlatego że one mniej więcej były na długość tak jak te, tylko tak jak mówię, te się po prostu jakoś dziwnie rozeszły i teraz ja mam wrażenie, że jakbym nie miała tej wkładki i wzięłabym 40, ona też by była dobra, więc... Nie wiem, czy przymierzanie w sklepie tak na dobrą sprawę dużo Wam da, bo one zupełnie inaczej się zachowują, wyglądają i leżą na nodze po jakimś tam czasie, jak już w nich chodzicie, więc jeżeli macie te buty, to dajcie znać, jaki macie rozmiar, jaki normalnie nosicie, a jaki wzięłyście, dlatego że no dziwna sprawa. Ja też mam dość szczupłą tą stopę tutaj i też może takie wrażenie, że te buty, znaczy wrażenie, one mi chlapią, może dlatego, że one się po prostu za słabo tu trzymają, ale na pewno już palca nie czuję w nich, także... Trochę dziwne, ale ogólnie no, jestem z butów zadowolona póki co i mam zamiar wyciągnąć te Adidasy, może jutro założę, te Adidasa w sensie, bo jutro ma być znowu 15 stopni, dzisiaj też jest, słuchajcie, tak pięknie, ja dopiero weszłam do domu, ale w dzień krążyłam gdzieś tam między budynkami i muszę Wam powiedzieć, że była taka piękna pogoda, że aż byłam w szoku, słuchajcie, bo chodziłam sobie w rozpiętej kurtce, w gołych kostkach i było mi po prostu ciepło, nawet teraz jak wracałam z pracy, to słuchajcie, widziałam, że ludzie chodzą w samych bluzkach. No to może przesada, bo ludzie się lubią tak bardzo szybko rozbierać z tych wszystkich rzeczy. No może tak aż to nie, ale jest tak przyjemnie, a jutro ma być jeszcze kilka stopni cieplej, więc znowu telefon mi dzwoni. Słuchajcie, nie mogę z wami porozmawiać, bo po prostu za każdym razem ktoś dzwoni. W każdym razie, idę teraz się przebrać, wykąpię się, coś zjem, bo chyba czuję głód i może jeszcze sobie z wami chwilę pogadam później, także do zobaczenia. Właśnie zadecydowałyśmy z moją siostrą, że idziemy biegać. Nie mam pojęcia, czy jeszcze na dworze jest tak ciepło, jak było. Zakładam taką bluzę zwykłą, starą jakąś, mam spodnie od dresu i wiecie co? Nie wiem, jaką mam kurtkę założyć. Ja mam takiego softshella, Boże, wystaje mi tu wszystko. Mam takiego softshella z Lidla, ale on jest tak cienki, bo on nie ma żadnej podszewki, że czasami jak było już tak cieplej na dworzu i wieczorem szliśmy biegać, to... Nie było mi w nim ciepło. On, nie wiem, na czym polega ten cały softshell, w sensie ten materiał, do czego, jak on ma działać. Podobno jest tak, że jak już się rozgrzejecie, to on trzyma to ciepło? Tak? Dobrze mówię? Nie wiem, mi nie jest w nim ciepło, po prostu. Jak jest lato i w nim biegałam, to było ok wieczorem, ale tak wiosną nie za bardzo, więc ja nie wiem, czy powinnam go założyć, czy powinnam założyć jakąś inną kurtkę. Ale problem jest w tym, że ja za bardzo nie mam innej kurtki. Bo źle się biega w kurtce takiej dłuższej, a ja mam w sumie tylko dłuższe. Nie mam, słuchajcie, kostiumu do biegania, no po prostu zawsze coś. Także, no muszę coś wykombinować. Jest teraz godzina chyba 18:15, my za 15 minut idziemy, a ja jeszcze muszę iść na śmietnik. W międzyczasie jeszcze sobie odkurzyłam, także teraz dam Franusi jedzenie i schowam ją do klatki. Nie będzie zadowolona z tego powodu. Będzie gryzła pewnie tą klatkę i wkurzała się, ale cóż, no muszę ją na chwilę zamknąć. I jak przyjdę, o 20:00 będę oglądała nasz nowy dom. Słuchajcie, bardzo to lubię. Wkręciłam się, to już zeszły sezon zaczęłam oglądać i tak się w to wkręciłam, że oglądam teraz cały czas. Także obejrzę sobie nasz nowy dom, obejrzę sobie przyjaciółki. No i koleżanka z pracy mi cały czas poleca i się codziennie mnie pyta, czy obejrzałam Narodziny Gwiazdy, bo podobno już gdzieś online jest. Ja w ogóle tego nie widziałam. Jeszcze chyba u nas nawet w kinie tutaj grają, więc nie wiem, czy do kina nie pójdę sobie tutaj do tego mojego klimatycznego na ten film. Ale też oprócz tego poleca mi jeszcze film Amy, o Amy Winehouse. Ja Wam chyba kiedyś o tym mówiłam i też go znalazłam na internetach gdzieś tam. Natomiast nie miałam kiedy obejrzeć. Jutro znowu są Szybcy i Wściekli, to jest piątek. TVN jest po prostu the best of, naprawdę. Nie widziałam jeszcze takiej stacji, słuchajcie, w sensie takiego programu telewizyjnego, żeby ciągle grali to samo. No ale dobra, no akurat ten odcinek będzie fajny, więc no obejrzę. Ale jakby coś innego leciało, też bym się nie obraziła, także uciekam. I połączę się z Wami już jutro, bo dzisiaj, słuchajcie, jak przyjdę, będę się szybko kąpała pewnie i będę chciała biec przed telewizor, żeby oglądać. Także do zobaczenia jutro.
No jak tu nagrywać, jak taki pieszczoch przychodzi i chce, żeby go głaskać? Zobaczcie. No maluchu, Boże. No i na dobrych chęciach się skończyło, jeśli chodzi o bieganie. Słuchajcie, byłam już ubrana, że widziałyście. Założyłam tylko czapeczkę z Daszkiem i moją tą parkę z Bershki i chciałam ubrać buty i słuchajcie, okazało się, że sznurówki są przegryzione. Ta frania po prostu to jest taki łobuz. Ona mi kiedyś odgryzła kawałek sznurówki i ja sobie ją zrobiłam supę, no i po prostu doczepiłam, bo nie wiem, idę na zakupy, jeżdżę do Gdańska, łażę po tych sklepach. Ja słuchajcie, nigdy nie mam w głowie tego, żeby kupić sznurówki, ale ja sobie zapisuję i jutro chyba pojadę rano do Gdańska, mam być bardzo ciepło, tak jak teraz zresztą jest. I chyba kupię te sznurówki, ze dwie pary, bo widzę, że ona się dobiera do innych też sznurówek, do innych butów, także... No właśnie, wracając do rzeczy, do tego, co chciałam powiedzieć. Odgryzła mi te sznurówki, przegryzła i nie miałam w czym biegać, więc założyłam tylko jakieś adidasy i stwierdziłam, że chociaż pójdziemy sobie zrobić jakiś spacer. Okazało się, że słuchajcie, jest tak bardzo zimno. Oczywiście dużo ludzi biegało, ale nie wiem, czy oni są zahartowani, nie mam pojęcia. Ja szybko szłam i słuchajcie, cała głowa mnie tu bolała z zimna, po prostu było takie lodowate powietrze, więc poszłyśmy do Lidla. Nie wiem, ile my zrobiłyśmy, z 4 km w sumie, może 5. I słuchajcie, w Lidlu kupiłam kompot. Cały ostatni tydzień, a w zasadzie dwa, piję kolę, dlatego że kiedy nie wejdę do Żabki, tam jest promocja na kolę i duża kola kosztuje 3,69, więc jak nie wziąć coli za 3,69? I tak kupowałam i piłam i stwierdziłam, że teraz kupię sobie kompot. Był akurat Hortex w promocji, co prawda to jest kompot zimowy, bo tam jest śliwka, wiśnia, coś tam jeszcze. I jest taka przyprawa, domyślam się, że jest to przyprawa korzenna, ja jej używać nie będę, ale zrobię sobie dzisiaj kompot, jeszcze dorzucę jabłek i... Ten weekend będę, słuchajcie, zdrowo piła kompocik. Oprócz tego kupiłam sobie owsiankę. Jedna youtuberka ostatnio ją pokazywała i powiedziała, że to jest jedna, jedyna chyba w Lidlu, która nie ma w składzie cukru. Sprawdziłam, nie ma. Było dużo różnych smaków. Naprawdę te owsianki są bardzo zachęcające. Wiem, można sobie samemu zrobić, ale ja nie robię, bo mi się, no, nie chcę tego wszystkiego kupować, mieszać, bo u mnie to jest tak. Ja przez 3 dni jem owsiankę, a potem przez miesiąc nie jem, więc jak ja nakupuję tych wszystkich suszonych owoców, tych orzeszków, tego wszystkiego, to potem to leży, płatki mam, słuchajcie, sprzed chyba roku jedne leżą, więc chyba już trzeba je wywalić, więc ja już, jak mam ochotę, wolę sobie kupić gotowca, tylko te gotowce zazwyczaj były dla mnie za słodkie. Skoro ta owsianka nie ma cukru, to może być dobra i może mi smakować, więc dzisiaj ją przetestuję, wzięłam sobie dwie. W razie czego niedziela są sklepy otwarte, to sobie do Lidla pójdę i zrobię zapas. Nie wiem, czy powiedziałam, ona kosztuje 1,79 zł. I też widziałam w Lidlu taki fajny blender trzyczęściowy. I też się zastanawiam, czy go nie kupić, bo tam jest taki blender, żeby robić sobie szejki. Jest takie coś, taka miska, gdzie można tam kroić, wiecie, warzywa, owoce, jakieś papki robić. I jeszcze coś tam jest. Takie trzy niby funkcje ma ten blender, więc jestem nim bardzo zainteresowana i też nie wiem, czy go nie kupię za 69 zł. Wydaje mi się, że to jest dobra cena. Ja mam taki z takimi butelkami, kiedyś robiłam szejki, co wiecie, wrzucacie tam owoce i tak do góry nogami jakby stawiacie i to wtedy się tam mieli, ale on nie jest fajny. Nie dość, że te butelki przeciekają, to jeszcze słuchajcie, jak źle te owoce, wypełnicie ten blender, może tak, to po prostu on czasami, te ostrza, one się kręcą w kółko i nic nie mielą i tam zaczyna śmierdzieć, jakby po prostu się coś paliło, także nie jest on za fajny. No fakt jest taki, że to nie jest żaden też blender firmowy, on kosztował 80 parę złotych, a tu i zobaczcie, trzy funkcje, 69 zł, także nie wiem, czy ja się nie skuszę. No, ale dobra, wiecie co, tak sobie pomyślałam jeszcze, że póki mam dosłownie 5 minut, ubiorę buty, kurtkę, a dzisiaj będzie pierwszy, słuchajcie, typowo wiosenny strój dnia, bo ubieram ramoneskę i jeszcze Wam się pokażę w lustrze. Ale ja Wam powiem prawdę, ja nawet nie wiem, ile jest stopni na dworzu. Ja po prostu widzę to słońce, miałam otwarte okna i wydaje mi się, że jest ciepło, ale wydaje mi się, więc słuchajcie, dzisiaj będzie taki pierwszy oficjalny, mogę powiedzieć, strój dnia, dlatego że wychodzę w ramonesce. To jest ta stara ramoneska z Kropa, dlatego że ona jest troszeczkę taka bardziej, nie wiem jak to nazwać, obszerna może tak, niż ta, którą kupiłam w Stradivariusie jakoś na koniec zeszłego roku, także dlatego ją zakładam, bo pod nią spokojnie mogę założyć taki sweter i jest ok, a też boję się założyć samą bluzkę, bo chyba aż tak ciepło to nie jest, nie wiem, przekonam się jak wyjdę z domu. Bluzka na ramionczkach z H&M-u, tak jak widzieliście, mam jeans z Bershki, mam też pasek jakiś tam stary, czarny do tego. Jakoś tak ostatnio mi się podobają, mam jeans właśnie z paskiem. Jak widzicie, ten sweter, on jest reserved, on jest mega długi, jest z wełną, więc on jest dość ciepły. O, widzę, jakaś pani idzie tej wiosennej kurtce, więc chyba dobrze jestem ubrana. I do tego adidasy i oczywiście gołe kostki. I moje nowe skarpetki z New Yorkera, które Wam pokazywałam, których nie widać, których praktycznie w ogóle nie widać. Dosłownie tylko tak troszeczkę tej lamówki, zobaczcie, czarnej. Także, o jen, jak fajnie.
W końcu, słuchajcie, doczekaliśmy się. Także mam nadzieję, że u Was też jest taka piękna pogoda. Ja uciekam i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!